Ja chciałem to, co pan radny Latota wspominał, dzisiaj czy wczoraj, nie wiem powiedzieć, jak dzisiejszy program. Dyrekcja Jagiellonia Szkoły Pedagogicznej zapraszają moją osobę oraz wszystkich członków Rady Dziennej 12 na dzielnicowy Dzień Dziecka 25 maja od godziny 10 do 14 w Krakowie przy ulicy Kurczawa 15. Dodam, że to jest szkoła podstawowa numer 117. Również w dniu dzisiejszym widziałem, że były tu zaproszenia pan prezes Towarzystwa Przyjaciół Mierzanowa. Prosił, aby wszystkich radnych zaprosić. Znaczy, Mierzanowa były tu zaproszenia, widziałem. Chyba do wszystkich dotarły ze szczegółowym programem. I tyle z mojej strony. Jeszcze jedno, bo sobie zapomniałem. Ogłosić komunikatu. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Bo jeszcze tutaj są zadania na złodzień. Wszystko jest w porządku, tylko jest w uwagach napisane, że jest brak wskazanego zakresu. Już odpowiem, to już było wyjaśnione, bo było wskazane ulica Agatowa. Agatowa i braci. Ta Agatowa niestety na ten moment, rozmawiając z panem Dobrowskim nawet dzisiaj, wczoraj? Dzisiaj rozmawiałem z rana. Nie da się jej wykonywać ze względu na to, że pas drogowy, który pierwotnie, no my są tu wątpliwości, bo zwrócę się jeszcze raz do Zikitu, natomiast pas drogowy w ulicy Agatowej według Zikitu jest zbyt wąski, ponieważ powstały teren należy do spółdzielni mieszkaniowej Śnieżka. Spółdzielnia mieszkaniowa no, twierdzi, że przekazała 1,5 metra i że jest możliwe zrealizowania chodnika. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu twierdzi, że z tych podkładów geodezyjnych wynika, że w najszerszym miejscu od krawędzi jezdni jest 80 cm, miejscami 60, a więc o wykonaniu chodnika należy no, po prostu zapomnieć taką lokalizację. Na ten moment nie umiemy się, że będziemy jakieś. Tak, nawet według wskazań dzielnicy zastanawiam się, czy się prowadzi tego, powiem, że pan zastanawiał się, czy wieloletni cykl nie wprowadzi, będziemy rozeznawać te możliwości. Czy są jeszcze jakieś ogłoszenia i komunikaty? Nie widzę wobec powyższego. Ja dziękuję wszystkim za przybycie, za udział w sesji i zamykam 34. sesję Rady Dzielnicy 12. A, przepraszam. To jeszcze potrzeba. Ja odnośnie 12, dlatego że znowu mamy długi weekend i znowu, że będzie trochę problemów, a musimy tutaj gazetkę wydać, wszyscy się myślę państwo zgodzą, jak najwcześniej w czerwcu, tak żeby informacje dotarły do mieszkańców przed imprezami, prawda? Więc my mamy zespół redakcyjny w najbliższy czwartek o godzinie 18:30. No i powiem szczerze, że najlepiej tak by było, jakby informacje, artykuły i wszystkie inne rzeczy dotarły do tego czasu do nas, żebyśmy mieli nad czym pracować i mogli podjąć decyzję, co zamieszczamy i w jakiej formie. Bez artykułu. Bardzo proszę. Bez artykułu. No to nie będzie artykułu, nie będzie gazety. Tyle chyba odnośnie jeszcze materiału promocyjnego, bo tu będzie. Dobrze, to jeszcze ja się zamykam. Odnośnie materiałów promocyjnych. W dniu dzisiejszym pani Patrycja, myślę, że na komisji informacji, czy będzie, nie wiem, czy przedstawi, informacje o wybranych projektach i o możliwości realizacji poszczególnych projektów. Również zapraszam wszystkich radnych na dzień otwarty magistratu, który odbędzie się w niedzielę 2 czerwca o godzinie 10 do 17. Większość radnych, 17, przepraszam, poprawiają mnie od 8 godziny do 17. Tyle z mojej strony. Proszę bardzo, pan Zadwórny. Ja jeszcze chciałem państwa poinformować, że po wieloletnich staraniach światła, sygnalizacja świetlna, tu ulica Bielicka Jakubowskiego została już uruchomiona. Także światła już działają, w czwartek w nocy zostały uruchomione i jesteśmy zadowoleni jako mieszkańcy. Bielicka Jakubowskiego, gwiazdo szpitala. Gwiazdo szpitala. Te światła mygające, co kiedyś były przez kilka lat, także już są, działają. Także mieszkańcy od Bieliczki do osiedla Żonka lub na autostradę mogą nawracać. W takim razie zamykam i jeszcze raz zamykam 34. sesję. Dziękuję bardzo państwu za przybycie.